Urszula Rutkowska, ponownie witam Państwa. Mamy środę 12 października. Dzisiejsi solenizanci mają cechy przywódcze, łatwo popadają w skrajności i nie lubią ryzyka. A teraz już zapraszam Państwa na horoskop dnia i spotkanie z 12 znakami zodiaku. Wago. Dzień będzie korzystny głównie dla finansów. Wystrzegaj się tylko zbędnego namyślania przed podjęciem decyzji. Sytuacja osobista wymaga zdecydowanie więcej rozwagi i delikatności. Nikomu nie pozwól się zdominować. Otworzą się przed Tobą nowe możliwości i w tym powiększenia budżetu domowego. Uważaj, zbliża się czas sezonowej depresji. Skorpionie, kosmos jest dziś dla Ciebie łaskawy. Wykorzystaj jego sprzyjające wpływy i zajmij się zaległymi sprawami, które nie dają Ci spokoju. Pewne problemy w pracy nie powinny sprawić Ci trudności. Masz teraz szansę pozyskać czyjeś serce. Twoja inicjatywa zostanie w końcu doceniona. Wystrzegaj się używek, bo ich nadmiar Ci szkodzi. Strzelcu, tranzyty są dziś pomyślne, sprzyjają wydajnej pracy i zajęciom zespołowym. Dobre efekty osiągniesz dzięki wsparciu Saturna. Jego wpływy sprawią, że będziesz dobrze zorganizowany i pracowity. Sprawy uczuciowe nie odegrają dużej dzisiaj roli. Twoja praca zyska w końcu uznanie. Dbaj o sprawność fizyczną i umysłową. Koziorożcu. Dzisiejsze aspekty sprzyjają ważnym przedsięwzięciom. Pomocne mogą tu być kontakty za granicą, jak i podróże. Zdobyte tam doświadczenia z powodzeniem możesz zastosować w miejscu pracy. Podchodź z dystansem do osobistych problemów. Wyjazdy służbowe są dla Ciebie teraz dużą szansą. Uważaj na stres, bo może Cię zdominować i zaburzyć racjonalne myślenie. Wodniku, dzień pomyślny dla spraw zawodowych i miłosnych. Przedsięwzięcia związane z odległymi miejscami uda się pomyślnie zrealizować. Na wsparcie bliskich możesz liczyć we wszystkim, co robisz. Znajdź czas na rozmowę z partnerem. Podróże będą teraz udane. Staraj się jak najdłużej zachować pozytywne myślenie. Ryby. Pomimo korzystnych aspektów, dzień nie dostarczy Wam wielu powodów do zadowolenia. Możecie tylko uzyskać więcej informacji, których szukałyście. Czas sprzyja bardziej robieniu planów niż działaniu, ale Wasze życie towarzyskie rozkwitnie. Kontakty z pewnymi ludźmi wiele Was nauczą. Stosujcie domowe środki przeciw przeziębieniu. Baranie. Dzisiaj spodziewaj się bardziej pomyślnej aury. Pierwsza część dnia może być jednak trochę niespokojna. Nie zrażaj się tym. Z czasem atmosfera się uspokoi i wszystko wróci na właściwe tory. Możliwe są związki z nowymi partnerami. Nęcić Cię będą dalsze wyjazdy. Wzrośnie Twój optymizm i chęć do działania. Byku. Dzisiejsze aspekty są w miarę przyjazne i pomyślne. Bez obawy możesz się zająć bardziej skomplikowanymi sprawami. Zapowiadają się też ciekawe spotkania z dawno niewidzianymi osobami. Nie przegap szansy na miłość. Dobrze ułoży się współpraca z innymi. Radosny nastrój Cię nie opuści. I tak trzymaj. Bliźnięta. Dzień pogodny i pomyślny dla pracy i spraw z nią związanych. Dobrze rokują zadania wymagające koncentracji i odpowiedzialności. We wszystkim, co robicie, zachowajcie jednak spokój i rozwagę. Bądźcie serdeczne i czułe. Dzień minie Wam owocnie, ale odczujecie wieczorem zmęczenie. Możecie oczekiwać poprawy nastroju i nowych, ciekawych pomysłów.
Raku, Słońce w sekstylu do Saturna obdarzy Cię dziś dobrą energią. Staniesz się bardziej odpowiedzialny i konsekwentny w tym, co robisz. W kręgach towarzyskich wzrośnie Twoja atrakcyjność. Popołudnie spędź z ukochaną osobą. Dobry czas na nowe znajomości i rozrywkę. Nie lekceważ pierwszych oznak choroby. Lwie, dzisiejsza kwadratura Marsa do Jowisza nie jest dobrym tranzytem. Działaj więc bez zbytnich emocji i przesady. W stałych związkach uczuciowych warto pomyśleć o urozmaiceniu wspólnego życia. Radykalne decyzje mogą wiele zmienić. Bądź wiarygodny w tym, co robisz, bo możesz wiele stracić. Walcz ze złymi nawykami. Panno, dzisiaj możesz się jeszcze cieszyć dobrą kondycją psychiczną i fizyczną. Także intuicja będzie Ci służyła lepiej niż kiedykolwiek. Plany dotyczące życia osobistego zyskają korzystny bodziec. Odczujesz wzrost sympatii ze strony otoczenia. Zaskoczą Cię efekty Twojej pracy. Nie pozwól, by zmęczenie wygrywało z pasjami. I tak oto doszliśmy do końca programu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro w kolejnym horoskopie dnia. Pozdrawiam!